Ha, niech będzie naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi. Kiedy tak siedzę od początku tego nabożeństwa, to cieszę się społecznością z Panem i z wami drodzy. Po prostu odpoczywam w Bożej obecności. Bo sądzę, że kiedy jesteśmy w takim zgromadzeniu, zgromadzeniu ludu Bożego, to powinno być coś takiego jak doznawania takiego duchowego odpocznienia jesteśmy przecież w obecności Pana. I też Słowo Boże, które słyszymy, i modlitwy, to przynosi błogosławieństwo dla naszego ducha, dla naszego duchowego życia. Jestem też bardzo zbudowany wczorajszym wieczorem uwielbienia, i mam nadzieję, że to jest dobry początek, i to będzie wzrastać i rozwijać się w naszym zboże. To co wczoraj przeżywaliśmy to też jest częścią pewnej duchowej walki, którą toczy Kościół Jezusa Chrystusa. Jeżeli otwieramy czwartą księgę Mojżeszową, księgę liczb, to jest taka ciekawa uwaga: policz mi wszystkich mężczyzn. W kościele nie chcą się za bardzo liczyć policzyć, ponieważ ten Dawid kazał policzyć i to tak nie wyszło dobrze dla Dawida i dla ludu Bożego. To zależy, kto, co, kiedy i z jakiego powodu robi. Na to trzeba zwrócić uwagę. Ale tam lud Boży miał być policzony, i tam mieli być wyznaczeni mężczyźni, a było ich 603 550 zdatnych do walki. Kiedy popatrzysz na to, w jaki sposób Bóg patrzy na swój lud, Patrzy na Kościół, a kiedy patrzy na Izraela, bo on jest w jakimś sensie odbiciem i zapowiedzią tego, co dzieje się w kościele, tego wam nie pokażę, bo powinien to mieć na, na rysunku, ale zobaczcie, jaki tu jest porządek. Obóz Boży. Każdy w narodzie izraelskim, każde plemię, każdy ród miał wyznaczone miejsce wokół skrzyni przymierza wokół przybytku, tam, gdzie był tron Boży. Byli kapłani, a później po trzech stronach lewici, którzy odpowiadali za służbę. I co ciekawe, na czele tego obozu stał Juda, razem ze swoimi braćmi, oczywiście nie sam, ale pośrodku, i on jakby przewodniczył, stał Juda. Wiecie, że imię Juda znaczy chwała. Znaczy chwała. Po co o tym mówię? Drodzy, dlatego, że chcę dzisiaj troszeczkę mówić, przypomnieć nam o walce, którą toczy każdy z nas indywidualnie i toczy Kościół razem. Fajnie jest, kiedy czytamy o Kościele że jesteśmy owczarnią Pana. I to jest taki miły obraz, prawda? Owieczki, jagnięcia niesionego przez pasterza i, i wszyscy chcielibyśmy być tą owieczką, którą on trzyma i niesie, i, i tak jest miło i przyjemnie. I tak jest. Jesteśmy owczarnią. Ale Słowo Boże też mówi, że jesteśmy świątynią Pana, przybytkiem Pana, budowlą Pana. Przecież to On buduje sobie kościół, tak powiedział. Ja zbuduję mój kościół, którego bramy piekie, bramy śmierci nie przemogą. I kiedy patrzymy na siebie, patrzymy na kościół i nie mamy na myśli tego budynku i tego pomieszczenia, ale to my jesteśmy tą budowlą, tą świątynią Pana, w której On mieszka. Bo powiedzieliśmy, że dał nam nowe serca i mieszka w nas. Jego chwała jest w nas, Jego chwała spoczywa na nas. To jest piękny obraz. Jest wiele tych obrazów, obrazów. Winnicą Pana jesteśmy. Też Piotr mówi tak pięknie: jesteśmy pielgrzymami i wychodźcami. Lubię to, jakoś to mnie dotyka, bo przecież każdy z nas w pewnym momencie musieliśmy zostawić stare życie, opuścić stare relacje, zostawić nawet w sensie duchowym rodziny, bliskich idąc za Jezusem. Czasami ponosząc wielkie koszty. Bo nie byliśmy zrozumiani. Bo uważano nas za odstępców, bo uważano nas za tych, którzy zdradzili wiarę, którzy pozbawili się wiary i tak dalej. Ale myśmy dopiero zaczęli wierzyć, amen. Myśmy dopiero zaczęli prawdziwie wierzyć i ufać Panu. Myśmy dopiero zaczęli poznawać to, kim On jest. Królewskie kapłaństwo. Ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj zobaczyli, że oprócz tych obrazów, które wymieniłem, a ich jest jeszcze dużo więcej, to to, że Bóg patrzy na swój lud, jak na swoją armię. To, że lud Boży i Izraelici są policzeni i dokładnie wiedzieli ilu jest gotowych do walki. I wszyscy musieli być gotowi do walki. To nam na coś pokazuje, to że obóz Pana był tak kapitalnie, tak wspaniale ustawiony, tam nie było przypadków. Każdy dokładnie wiedział, w którym miejscu, kiedy przybytek stanął, w którym miejscu dane plemię miało rozkładać swoje namioty. Tam nie było, a mi się dzisiaj tu nie podoba, bo ja pójdę sobie na drugą stronę. Nie. Każde plemię, zgodnie z planem, z tym, co Bóg ustanowił, tak jaśnie miało być ustawione wokół przybytku Pana. I to nie był pomysł Mojżesza. To nie był jego pomysł. To przyszło od Pana, to On nakazał, jak to powinno wyglądać. Z której strony będzie stał jeden ród, plemienia Lewiego drugi i trzeci? Co kto będzie niósł i za co będzie odpowiadał? Każdy z nich miał swoją cząstkę, swój udział w tej służbie przed Bogiem. I myślę, niedobrze byłoby. I niedobrze by wyszedł ten, który by próbował podważyć kompetencje Boga. I próbowałby coś ustawiać według swoich własnych pomysłów, nawet przybytek był zbudowany dokładnie według wzoru, jaki Mojżesz widział na Synaju. Jaki mu Bóg objawił, mówi: Zrobisz dokładnie tak, jak ci to pokazałem. Nie będzie żadnego przypadku, żadnej dodatkowej części, albo nie będzie niczego brakować. Dokładnie tak zrobisz, bo każda rzecz wyrażała chwałę, mądrość i dzieła Boga. Każde słowo, które tutaj jest zapisane, Wyraża chwałę, moc i dzieła Boga. Dlatego nic do tej księgi nie dodasz, ani z niej nie odejmiesz. Nic nie postawisz na równi. To jest moje słowo. I muszę Wam powiedzieć, ktokolwiek je łamał w Starym Przymierzu, łamał je świadomie, ponosił śmierć. Bo Bóg jest święty. Bo Bóg pilnuje słowa. Oczywiście, gdyby dzisiaj Bóg karcił Kościół. Nas wierzących za każdy grzech, Armia Boża. Jesteśmy Bożą Armią. I czy w Nowym Przymierzu mamy jakieś odniesienie do tego, co jest powiedziane, zapowiedziane w tych obrazach w Starym, w starym Przymierzu? W liście do Efezjan w szóstym rozdziale czytamy od 10 wiersza do osiemnastego. W końcu bracia, dodam i siostry, w końcu bracia i siostry umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami z władcami tego świata ciemności ze złymi duchami w okręgach niebieskich dlatego weźcie całą zbroję Bożą abyście mogli stawić opór w dniu złymi dokonawszy wszystkiego ostać się stójcie tedy opasawszy biodra swoje prawdą przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi by być gotowymi do zwiastowania ewangelii pokoju a przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże w każdej modlitwie. I prośbię, zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Apostoł Paweł, słuchajcie, każdego z nas, każdego pielgrzyma, tego Bożego pielgrzyma, który zostawił świat, grzech, i zaczęliśmy naśladować Chrystusa, on tutaj w sposób taki pośredni wręcz nazywa, że jesteśmy żołnierzami. Bo tylko żołnierz, ten, który walczy, potrzebuje być uzbrojony potrzebuje być obleczony w zbroję, aby mógł podjąć walkę. Ale to nie jest jedyny przykład tego, że Nowy Testament tak traktuje każdego z nas i nas razem jako Bożą Armię. I teraz nie chcę odnieść, że duchowa walka odnosi się, czy do walki mają być zdolni tylko mężczyźni, bracia w Kościele. Nie. Mężczyźni i kobiety Boże. Każde Boże dziecko jest w tej Armii, ma wziąć pełną zbroję, prawda? Tu nie są wyłączone niewiasty, kobiety. Wszyscy mamy być obleczeni dlatego, że należymy do Chrystusa, być przyodziani w pełną zbroję Bożą, aby dać odpór mocom i zwierznościom, które występują przeciwko Bogu i nam. Zwróćcie uwagę, apostoł Paweł mówi o tych mocach, o tych zwierznościach, on ich tutaj klasyfikuje, o niegodziwych, złych duchach, jako o rzeczywistości duchowej. On nie mówi, tak wydaje mi się. On jest pewny. Szatan i te moce, one są, one działają, one się przeciwstawiają, one próbują i występują przeciwko Bogu i próbują zniszczyć Jego Kościół i zniszczyć Ciebie i mnie indywidualnie. Ale mówię, to nie jest jedyny przykład tego, że Kościół i lud Boży jest armią Bożą armią, która ma toczyć walkę. Ta walka nie może być przypadkowa. Nieuświadomiona. Chyba siostra Kori Ten Boom napisała tak w jednej ze swoich książek: Bez Feinde, pokonany nieprzyjaciel niewiedza jest bardzo niebezpieczna. Prawda? Niewiedza jest bardzo niebezpieczna. Ktoś powie: ja, ja tam nie wiem, czy te duchowe siły i moce, i diabeł w ogóle, czy on istnieje. Nawet niektórzy mówią tak, że jeśli nawet ludzie gotowi są wierzyć w Boga, to diabła to już zupełnie nie. Ale słowo Boże jest tutaj bardzo jasne: bój toczymy nie z ciałem i z krwią, ale z tymi nadziemskimi, duchowymi istotami, które są przeciwne Bogu. Ta walka jest bardzo realna, bardzo ona jest rzeczywista. Dlatego też Paweł pisze tak do Tymoteusza w drugim liście, w drugim rozdziale, w wierszu trzecim. Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. A więc bądź dobrym żołnierzem, żołnierką Jezusa Chrystusa. Bądź gotów cierpieć, bądź gotów stanąć do walki, nie uciekaj, nie wycofuj się, ale zrób to, czego od Ciebie oczekuje ten, który jest. Wodzem. Wodzem. To jest ciekawe. Bóg nazwany, jedno z imion Bożych objawionych w Starym Przymierzu jest Yahweh od Pan zastępów. Pan zastępów. I w Starym Testamencie dotyczyło to trzech rzeczy. Zastępów anielskich, zastępów Izraela, ludu Bożego i całej Nieskończonej, niepoliczalnej dla nas liczby gwiazd. On jest panem tego wszystkiego. I zobaczcie, że w tym całym kosmosie, a kosmos to nie jest chaos, kosmos samo znaczy ład, harmonia, porządek. Kiedy patrzysz w kosmos, widzisz Boga, który w taki sposób działa. I zna każdą gwiazdę i wyznaczył jej. Trasę i nazwał ją po imieniu, i wyznaczył jej miejsce w tym dla nas bezkresnym kosmosie. I wszystko to działa zgodnie według jego planu i porządku. I tak powinien działać lud Boży, tak powinna działać armia Boża. Dlatego w liście do Tesalonicza apostoł Paweł karci wzywa, mówi tutaj wzywam was wtedy, bracia. Napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Pytasz, ale gdzie tu jest mowa o armii? Ale Paweł używa terminów typowo żołnierskich. Tu jest to napominajcie niesfornych, to słowo niesforny. To są ludzie, którzy w zboże nie chcą się podporządkować. Którzy w, dosłownie to słowo znaczy niesforny, wyłamujący się z szeregu. Co by to było? Jakby obóz pana miał iść według porządku ustalonego przez pana, a jedni gdzieś tam, bo idą szybciej, mają więcej sił, wyprzedzają tych, którzy mają być na czele, a inni z kolei są słabsi i się wloką ledwo z tyłu. I nagle staje się, że to nie idzie armia. Kim oni są? Jakaś zbieranina, nie wiadomo co. Przecież ten szyk, ten marsz, tam wszystko to powinno wyrażać szacunek, chwałę, cześć dla Boga. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale dla mnie to są wspaniałe przykłady szacunku, chwały i posłuszeństwa wobec Boga. Armia Boża. Armia Boża musi działać według zasad, które ustala sam Bóg. Pan zastępów. To Dawid, kiedy walczy z Goliatem, pamiętacie? Ty bluźniłeś Panu zastępów i szeregom Boga, i szeregom izraelskim. Czyli Bożej armii. Ja wiem, że czasami chrześcijanie chodzą jak chodzą. Te owce chodzą jak chodzą. Różnie. Ale Bóg czegoś nas uczy. Do czegoś nas wzywa, żebyśmy pilnowali samych siebie, żebyśmy pilnowali swoich kroków, kiedy idziemy do Domu Bożego. Tak, tak jest napisane? Kiedy idziesz do Domu Bożego, pilnuj swoich kroków, nastaw się na słuchanie. Bądź ostrożny, kiedy bierzesz wieczerzę pańską, bądź czujny, bądź ostrożny, bo wchodzisz w coś, co jest poświęcone przez Pana. To jest porządek. To powinno w nas wzbudzać taki zdrowy, zdrową bojaźń, respekt wobec świętego Boga. A więc Paweł tutaj mówi do tego, napominaj, dosłownie kładź im do rozumu, tym, którzy próbują iść jakimiś swoimi własnymi drogami, gdzieś tam nie trzymają tego szeregu, który jest wyznaczony przez Pana, przez Słowo Boże. Ale z drugiej strony muszę powiedzieć, że armia Boża nie zostawia swoich na polu walki. Bo pa Paweł dalej pisze: pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. A więc dlatego że jesteśmy różni, mamy różne, różne sytuacje. On mówi tak, więc jednych karcie, ale tych bojaźliwych zachęcajcie, dodawajcie im otuchy. Wiecie, niedobrze jest iść albo za szybko, próbować coś po swojemu, nie patrząc na to i na tych, którzy prowadzą. Niedobrze jest iść też marudzić z tyłu. T tacy maruderzy, tak się mówi o wojsku, maruderzy gdzieś tam idą. Oni są ciągle gdzieś tam niezadowoleni, ciągle coś im nie tak. I pod jak Izrael szedł, pamiętacie po pustyni. A Malek wybijał wszystkich maruderów. Przeczytajcie drugą Mojżeszową. Wszyscy, którzy odstawali od Kościoła, On ich jeden po drugim zabijał. Zabijał. Bo armia Boża musi rozumieć, na czym polega duchowa walka. Oto ta duchowa walka nie toczy ją tylko sam, ale też Bóg chce, żeby żebyśmy toczyli ją razem i kiedy ja słabnę to dlatego jestem w tym szeregu aby ci którzy są obok podtrzymali mnie i pomogli mi iść dalej aby mógł mieć zwycięstwo a kiedy widzę że widzą że słabnę że upadam oni podchodzą i podnoszą mnie aby mi pomóc iść dalej podtrzymują słabych jest wie Dużo wielkoduszności, takiego miłosierdzia wobec siebie, ale z drugiej strony też napomnienia i zachęty. Musimy to zrobić tak i tak. Dlatego w liście do Galacjan, w szóstym rozdziale, jest napisane: Wy, którzy macie ducha, albo jesteście duchowi, jak mówią inne tłumaczenia, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, delikatność, Poprawiajcie go, bo jesteśmy Bożą Armią. I ta armia jest przeznaczona do zwycięstwa, nie do porażki. Te moce, te moce i te zwierzchności, które są, one są bardzo realne. One oddziaływują na nas indywidualnie, na nasze domy i na Kościół. Ale chcę was, tym wszystkim bracia i siostry, pocieszyć, że Jezus Chrystus je zwyciężył. Biblia mówi list do kolosan, że On rozbroił te nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je nam na pokaz. I kiedy o nich mówimy, mówimy po to, żebyśmy nie byli, nie byli nieświadomi, ale uświadomili sobie i oto Bóg przez Jezusa i w Chrystusie daje Tobie i mnie zwycięstwo. Wszyscy muszą podjąć walkę. Wiecie, jest to czasami przykre, jak ludzie, część kościołem, ma, ja mówię generalnie, jak część ludzi w Kościele mówi, oni tam nie chcą, ale mnie tam nie musi być. Ja mam swoje własne sprawy. Popatrzcie, Biblia uczy nas, że cały lud Izraela był zajęty walką z Amalekitami. To było potężne zmaganie. Diabeł Zatem kryły się te zwierzchności i moce na powietrzu, siły ciemności. Przecież oni wyruszyli, aby posiąść ziemię obiecaną i Amalek stanął na drodze, aby oni nie wykonali tego zadania, polegli na pustyni. Stoczono wielką walkę. I zwróćcie uwagę, Jozue wziął wszystkich zdolnych do walki. Mojżesz z Aaronem i Chórem byli na górze, aby się modlić. Kobiety i dzieci zostały przy taborach. Cały dzień trwało zmaganie. Tam wszyscy toczyli tą duchową walkę. I ta walka nie omija żadnego Bożego Dziecka. Kiedy stanęli pod Jerycho. Wiecie, to miasto, o nim jest napisane, że było zamknięte od zewnątrz i od wewnątrz. Czyli nikt nie mógł wejść z zewnątrz, ani nikt nie mógł wyjść z wewnątrz. Obwarowane, mur potężny. I tam jest napisane tak. Jozue 6 rozdział, wiersz trzeci mówi tak. Obejdziecie miasto wokoło, wy wszyscy wojownicy. Obejdziecie miasto wokoło, wy wszyscy wojownicy. Szła skrzynia, kapłani, szli kapłani, którzy trąbili, i cały zbrojny lud, 600 tysięcy ponad ludzi, oni obchodzili to miasto. Nikt nie mógł zostać w obozie, w namiocie. Wszyscy, wszyscy zdolni do walki, byli zaangażowani. Kiedy mówię wszyscy, jeśli chodzi o lud Boży Starego Przymierza, a kiedy mówię wszyscy, jeśli chodzi o Kościół, dotyczy to nas wszystkich, mężczyzn i kobiet, bo wszyscy jesteśmy tymi, którzy są w duchowej walce. Wszyscy. I nie ma tak, że mężczyzna jest mocniejszy w duchowej walce, a kobieta słabsza. Ze względu na płeć absolutnie nie. Absolutnie nie. Mamy ten sam autorytet. Dany od Boga, prawda? Ty, mężczyźni i kobiet, kobiety, mogą modlić się z taką wiarą, z takim autorytetem. Tak samo, w tym samym imieniu, przez tą samą krew Jezusa Chrystusa. Chociaż mamy różne funkcje. I to miasto zdobyli. Pan był wodzem. Pan określił, i to miasto zdobyli. I te potężne mury runęły. A później przyszli pod Aj, takie nieduże miasteczko. Ja nie wiem, jak szybko tracimy taką świadomość zależności od Boga. Nawet Jozue nie zadał sobie trudu, aby iść przed oblicze Pana i zapytać, co teraz? Co z tym Aj? Jak mamy się za to zabrać? Ale oni już byli tacy podbudowani. Jerych padło. Takie potężne miasto. Co to takie? Aj. Wiecie, nigdy nie wolno lekceważyć. Wiecie, diabeł, tu jest napisane w liście do Efezjan, co czytaliśmy, że on stójcie, abyście się mogli ostać przed diabelskimi zasadzkami. I to słowo zasadzka oznacza y, y, matactwo, kłamliwe działanie. A więc diabeł, Chcę uśpić Twoją i moją czujność. Ty nie musisz już pytać Boga. Ale kto nie trwa we mnie, mówi Jezus, beze mnie nic uczynić nie możecie. Tak więc wysłali, ktoś powie, no tak, przegrali, wysłali trzy tysiące ludzi, mówią, reszta niech zostanie w namiotach. Po co trudzić wszystkich? Kochani, kiedy jesteśmy w kościele Jezusa Chrystusa, wszyscy jesteśmy potrzebni w tej walce. Wszyscy. Wszyscy. I ktoś powie, no tak, oni jej dali tyłów, czy tyły dali, dlatego, bo Achan skradł, zabrał to, co było obłożone klą klątwą. Była, jest oczywiście prawda, ale zobaczcie, co Bóg mówi dalej. Kiedy oni w końcu odkrywają i rozprawiają się z, tą, z tym grzechem w życiu Bożego ludu, wtedy Jozue pyta, Panie, co? I wtedy Bóg zaczyna do Jozuego przemawiać. Wiecie, co mówi ósmy rozdział, wiersz pierwszy? Tam przedtem oni powiedzieli, wystarczy jak tylko trochę. A tu Bóg mówi, weź z sobą cały, zbrojny lud. Panie, co do Jerycha, to jeszcze mogę zrozumieć, ale takie aj, 600 tysięcy ludzi, czy tam wszyscy muszą być w to zaangażowani, ale chcę powiedzieć, drodzy, że w Kościele Jezusa Chrystusa, kiedy toczymy duchową walkę, cały zbór powinien czuć tą odpowiedzialność, cały zbór Pana, wszyscy zbrojni. A jeśli nie jestem zbrojny, to muszę się uzbroić, muszę wziąć pełną zbroję i podjąć duchową walkę. Weź z sobą cały zbrojny lud. Pan potrzebuje nas wszystkich w tej duchowej walce. Wszystkich, tych, którzy należą do niego, którzy są jego dziećmi, którzy są zapieczętowani Duchem Świętym na dzień odkupienia, wszyscy stanowimy armię Pana. Dzieci młodzież, które są zbawione. Wszyscy. Apostoł Paweł tutaj pisząc w liście do Efezjan mówi tak, że te moce i te zwierzchności, te... Wiecie, tu jest mowa o władzach, o panowaniach, o światodzierżcach, duch, duchach, niegodziwości, tak to w języku, z języka greckiego moglibyśmy też jeszcze oddać, pisze o bardzo realnych mocach i pewnym, pewnych, pewnym porządku, który jest w tym duchowym świecie ciemności. Szatana, który zarządza tymi wszystkimi mocami i I on mówi, one są toczymy tą walkę w okręgach niebieskich. Czyli one, to słowo Boże mówi, że te moce i zwierzchności są w tych niższych partiach nieba. Ale mam dobrą wiadomość. I Paweł, kiedy rozpoczyna list do Efezjan w pierwszym rozdziale, w dwudziestym wierszu, i dalej, mówi tak: ja, ja, y, mówi, że posadził, y, mówi o miłosierdziu, o mocy Bożej, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie. Ponad, ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego. A Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła. Haleluja. A to kiedy Chrystus został wzbudzony z martwych, Biblia mówi, że mocą Boga został zabrany i posadzony po prawicy Boga Ojca, i te wszystkie zbuntowane moce, zwierzchności, nieczyste duchy, są pod, pod Nim, a On jest nad Nimi, On ma władzę i autorytet. To dlatego, że On je pokonał diabła i zwyciężył diabła, dlatego dał Kościołowi Tobie i mnie i zgromadzeniu autorytet, moc, aby tym mocą i zwierznością dać odpór i je pokonać. Nie mówimy to po to, abyśmy się bali, ale po to, abyśmy mieli świadomość, że toczymy walkę, że rozgrywa się coś czasami, o czym nawet nie mamy pojęcia. I nie możemy od tej walki uciec. I Kościół nie może od tej walki uciec. Pan Jezus powiedział, ja buduję mój Kościół i daję wam władzę, cokolwiek zwiążecie na niebie, będzie związane i w niebie, cokolwiek na ziemi, będzie związane, tak? I kiedy mówi o związaniu w niebie, to nie mówi o związaniu Boga, nie mówi o związaniu Słowa Bożego, absolutnie nie. Mówi o związaniu tych mocy i zwierzchności. Bo jest napisane, że wraz z Nim, z Chrystusem, drugi rozdział, wiersz szósty, Bóg nas wraz z nim wzbudził i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie, Jezuś. Halleluja. To jest miejsce kościoła, tam gdzie są te moce. Kościół został w Chrystusie tam postawiony, aby toczyć tą duchową walkę. A nad tym wszystkim jest autorytet, panowanie i władza Jezusa Chrystusa. I kiedyś ona się całkowicie ujawni. Całkowicie. I będzie tylko wywyższony Bóg. I jak tutaj jest napisane, tylko jedno imię będzie wywyższane. Haleluja. Nie ma żadnego innego imienia. Ponad wszelką nadziemską władzą, i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym wieczności, to imię Jezus, imię Boże, imię Jezusa będzie wywyższone. Drodzy, tak więc mamy ten autorytet. Słowo Boże nam mówi wyraźnie, mamy o tym zapewnienie, Jezus o tym mówi w Ewangelii Łukasza w dziesiątym rozdziale. Mówi tak, oto dałem wam moc. Dosłownie to słowo eksusja bo słowo dynamis, moc oznacza taką siłę działania. Eksusja oznacza moc, która wypływa z autorytetu. Dałem wam autorytet, władzę. To słowo eksusja znaczy autorytet, władzę. Moc, abyście deptali po wężach i skorpionach, i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. Haleluja! Dlatego, że On odniósł zwycięstwo, On rozbroił te nadziemskie władze i zwierzchności. On udziela Kościołowi i Tobie i mnie pojedynczo autorytetu, abyśmy mogli sprzeciwić się przeciwnikowi, szatanowi. Abyśmy nie musieli uciekać. Dlatego, Jakub pisze: Podporządkujcie się Bogu. I co? I przeciwstawcie się diabłu. Ale pierwsze muszę być sam podporządkowany, pod, pod autorytetem mojego Pana Jezusa Chrystusa, czyli muszę być tym, który respektuje Jego władzę, Jego słowo. I wtedy, i wtedy mam odwagę i autorytet, aby powołać się na Jego imię, i w Jego imieniu, i przez Jego imię. Diabeł będzie musiał uciec. Tam tak jest napisane. Podporządkujcie się Bogu, dajcie odpór diabłu, a ucieknie od Was w popłochu. W imieniu moim będą demony wyganiać, mówi Jezus. Ci, którzy we mnie uwierzyli, mają autorytet. Nie musimy się bać i lękać, ale muszą być spełnione warunki. Muszę być świadomy tej walki i też muszę być przyobleczony w zbroję Bożą. I podporządkowany pod władzę Jezusa Chrystusa. Tam jest napisane całą zbroję Bożą. Tak? Weźmiecie, ubierzcie nie część, całą zbroję Bożą. Nie możesz mieć część, ale całą zbroję. Weźcie całą zbroję. Wiersz, jedenast, wiersz jedenasty, tak? I wiersz 13, dlatego weźcie całą zbroję, nie część. To jest tak napisane u nas przymiotnikowo, całą zbroję Bożą. Ale w języku greckim brzmi to tak dosadniej. Weźcie całą zbroję Boga. My wiemy, że to nie jest nasza zbroja. To nie jest ludzka zbroja. To jest Boga zbroja. I on mówi, dlatego że toczymy walkę i mamy przeciwko sobie moce i zwierzchności. I one próbują robić wszystko, abyśmy jako pielgrzymi i wychodźcy nie dotarli do celu. I żebyśmy jako armia ci i też pojedyncze, jako żołnierze Chrystusa nie, nie osiągali tego, co Bóg ma dla nas. Bóg mówi, weźmiecie całą zbroję. Całą zbroję. Kiedy myślę o pasie prawdy, weźmiecie pas prawdy. I tutaj nie chodzi tylko o kłamstwa, że mamy chodzić, mówić prawdę, a to jest bo, zbroja Boga. Chodzi o tą prawdę, w jakiej mamy trwać prawdę, myślę, że w pierwszej kolejności chodzi właśnie o tą prawdę. Bo to jest bo, zbroja Boża. Oczywiście nie wolno nam kłamać, ale chodzi mi o tą prawdę, Słowa Bożego, trzymający się prawowiernej nauki Bożego Słowa. Mówi, musisz być opasany prawdą, bo diabeł cię wykiwa, oszuka cię. On stosuje te matactwa, te kłamliwe. Działania wobec nas, oszukańcze sposoby działania. I muszę Wam powiedzieć, on jest bardzo inteligentny. Czasami człowiekowi się wydaje, że potrafi sobie z nim tak po prostu poradzić przejrzeć. Ale jeśli nie znam prawdy, jeśli nie poznaje prawdy, a po żeby mógł mieć ten pas prawdy, Piotr tak pięknie to umiejscawia i to też jest odniesione. Ja to też tak rozumiem w pierwszym rozdziale pierwszy Piotra, wiersz 13, mówi: Okiełznajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą własę, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Przepaśćcie wasz umysł prawdą. Albo inaczej wypełni swój umysł prawdą Bożego Słowa. Dlatego, że jeżeli nie będziemy znać prawdy, przeciwnik będzie nas zwodził, będzie, nas, będzie mu łatwo poprowadzić nas na manowce, abyśmy zeszli z Bożej Drogi, wmówi nam pewne rzeczy. Tak to, tak to sprytnie nam przedstawi, że my będziemy myśleli, że tak to właśnie jest. Przecież napisano jest. Aniołom rozkażę, żeby cię nosili na rękach. Skocz, rzuć się ze świątyni. O, tylko mały pokłon zrobisz w moim kierunku. I dam ci to wszystko, będzie twoje. Po pierwsze, on tam mówi kłamstwo, bo nie zostało mu to przekazane, tylko to ukradł. Tą władzę, którą miał człowiek nad stworzeniem. On to ukradł, bo jest złodziejem. Podstępnie zabrał to, co należało się człowiekowi. Popatrzcie, jak on przychodzi do Syna Bożego, z jakimi propozycjami. Ale kiedy twój umysł jest trzeźwy, masz świadomość, nagle odkrywasz, że to, co nadprzyrodzone, nie zawsze musi pochodzić od Boga, tak? Prawda? Bo Paweł pisze w liście do Koryntian, że nawet diabeł potrafi przybrać postać anioła światłości, a więc potrafi się tak przedstawić. Że będziesz myślał, że masz do czynienia z Bogiem. Małe kompromisy, małe ustępstwa. I on zawija swoją nić i wiąże życie człowieka. Daj sobie powróżyć, przeczytaj horoskop. Co ci szkodzi? To przecież takie niewinne jest. A co mówi prawda, pas prawdy Bożego Słowa, obrzydliwą dla Boga rzeczą jest, który się tych rzeczy dotyka. Nieczyste to jest. Ależ, pastorze, to działa. Byłem u chora i uzdrowiony został. Działa. Ale w tym samym momencie twój duch już jest zabrudzony i zanieczyszczony nieczystymi rzeczami. Kłamstwem i diabeł coraz bardziej wiąże człowieka. Tu bój toczymy nie z ciałem i z krio, ale z nadziemskimi władzami, zwierzchnościami, mocami. I przychodzi w sposób perfidny, aby nas zwodzić. Spróbuj raz. Taka fajna tabletka. Ja nie wiem. Narkotyki już są za słabe. Weź tą tabletkę, tam takie byle dziadostwo na umieścili, ale to ci da jakiegoś powera, nie? Doznania. No i tak już, że już to doznanie było takie, że już pogrzeb się odbył, nie? Doznał. Pułapki, kłamstwa. Gdyż bój to toczymy. z ciałem i skrwią. I diabeł zrobi wszystko, żeby zabrać życie. Żeby zabrać Ci przyszłość, zabrać Ci teraźniejszość, zabrać Ci przyszłość, robi wszystko. Gdyż bój toczymy, ale Ty masz wziąć całą zbroję i stać przeciwko tym mocą i nie dać się pokonać. Jesteś przeznaczony, jesteśmy przeznaczeni, aby mieć zwycięstwo w Jezusie. I Ty i ja. Mamy trzymać mocno prawdę. Nawet kiedy są wokół nas ludzie, którzy się śmieją, drwią, którzy lekceważą, to głoś i ogłaszaj prawdę, bo może gdzieś tam zaświta w głowie. I uchwycą się słowa, które głosiłeś. I będą uratowani. Powiedziałem, że czasami nie zdajemy sobie sprawy. I czasami dobrze, bo Bóg też pokazuje nam czasami na tyle, na ile możemy znieść. A czasami szkoda. Kiedy Izrael rozbił obóz na polach moabskich. Oto Balak, król Midianitów, Moabitów. Postanowił walczyć z Izraelem. To był jego błąd. Wiecie, każdy, kto dotyka ludu Bożego, dotyka Pana. Tak? Jest napisane, kto Was dotyka, dotyka źrenicy, nie? A kto walczy z Kościołem, dotyka samego Chrystusa. Uderza w Niego. I sprowadził sobie, dziwny jest dla mnie ten człowiek, prorok, jak on mówi o sobie, może o otwartym oku, Widzący to, co inni nie widzieli. Dziwny dla mnie jest. Raz, że posyła do niego powróżbę, a on później przychodzi przed Boga i otrzymuje słowo. Dziwny dla mnie. Coś z Bogiem ma wspólnego. Aż tam gdzieś pod Eufratu go sprowadza, z północy, z Mezopotami, Tam do, na dół przy Morzu Martwym, gdzie maabici byli. Przeklinaj mi Izraela. Powiem wam tak: Izrael sobie rozłożył obóz. Cieszyli się wspaniałą społecznością, ale nie byli świadomi, że rozgrywa się niesamowita duchowa walka. Oto wróg powstał i postanowił przeklinać lud Boży, i ma powstała, aby zniszczyć lud Boży. I ten człowiek, który mówi: Ja, choćbyś mi dom złota dawał, to ja tak, Będę tylko mówił to, co Bóg każe. W ogóle On nic nie powinien tam mówić, powinien zostać na swoim miejscu. Tak mówi nam Słowo Boże. Ale gdzieś tam cicha perspektywa, że może coś się uda z tego złota i bogactwa skorzystać przed nadcienką linię. To jest zdumiewające dla mnie, bo wypowiedział cztery proroctwa niesamowite, niesamowite. Prawdziwe. Zapowiedział Mesjasza. Tylko prawda stracił pas prawdy, stracił trzeźwość myślenia. Oto diabeł zasiał poprzez posłańców balaka. I wzbudził w nim pożądanie. To ono było malutkie, ukryte, ale ono tam rosło, rosło, rosło. I on był taki zadowolony, że już nawet nie musiał pytać, składać ofiar, ale prorokował i trzeci raz, i czwarty raz. Mówi, widzę, że Panu się to podoba. To było cudowne być tak niesionym, prawda? Ale w tym samym czasie nie odciął się od pożądania bogactwa. Wiecie, jaki był jego koniec. Ale zanim przyszedł koniec, dlatego, że się nie odciął, jest tym negatywnym bohaterem Starego i Nowego Testamentu. I Biblia nas przestrzega przed Bil, duchem Bileama, w cudzysłowie, który dla zapłaty, dla zapłaty, zobaczcie, jak muszę pilnować swojego serca. Czasami coś może się rozgrywać powoli, tlić. Jeżeli tego nie odciąłem na początku, to to będzie rosło, jeśli się z tym nie rozprawię, będzie coraz większe, aż w końcu rozpali się we mnie ogień, który nie jest Bożym ogniem. Jeśli nie przyjdzie opamiętanie w porę, to jest koniec. To jest koniec. Dlatego apostoł Piotr, pisząc drugi list, pisze tak: Uzupełnijcie Waszą wiarę. Uzupełnijcie. Tam jest też to słowo odnośnie armii: wyposażcie, tak jak Grecy wyposażali swoje statki wojenne we wszystko żywność, broń, obfitości wyposażcie. Tak samo Piotr używa tego terminu wojskowego do nas, chrześcijan: uzupełnij, wyposaż swoje duchowe życie, umocnij swoją wiarę. I wymienia siedem przymiotów. Prawda? A kiedy to będziesz miał? Będziesz miał szeroko otwarte wejście do wiekuistego królestwa. Ale zatrosz się o to, aby one były. I męstwo, i dzielność, czy cnota, czystość, uczciwość, poznanie, ale nie w sensie intelektualnej wiedzy, że naczytam się i wiem, wiem, i potrafię odpowiedzieć, ale żyjesz po swojemu. To poznanie oznacza, Poznanie poprzez spotkanie z Bogiem. Doświadczenie Boga w moim życiu. I tam jest o, tam jest o wytrwałości, o wstrzemięźliwości, o miłości braterskiej i o, o miłości agape. I kiedy to będziecie posiadać? Muszę ubrać pas prawdy. Rozgrywa się walka. I dzięki niech będą Bogu. Że chociaż nie widzimy wszystkiego, co się dzieje wokół nas i co diabeł planuje, to jedno jesteśmy pewni: mamy obrońcę, mamy Boga, który jest z nami i który pilnuje i troszczy się o nas. Oto ten chciał przeklinać, a Bóg mówi: Nie pozwalam ci. Pan był ich obrońcą, Pan był ich tarczą, tak jak w Nowym Przymierzu. Pan jest Twoim i moim pasterzem i chroni nas. Ale dzieją się rzeczy poza naszą świadomością. Lud Boży był sobie błogo na polach moabskich, a w tym czasie rozgrywała się niesamowita walka. Ale Bóg jest zawsze wierny przymierzu. Nie da ponad nasze siły i będzie chronił i będzie robił wszystko. Chiop nie wiedział, co się dzieje w jego życiu ale podziwiamy Chyobę za jedno, za wierność i wytrwałość. Pancerz sprawiedliwości. Tutaj jeszcze dodam, że Balak, Bileam zachęcił kobiety moabskie, podsunął perfidny diabelski plan, aby zaczęły flirtować z mężczyznami z Izraela, doprowadzić ich do cudzołóstwa. A później do składania ofiar umarłym i bogom moabskim, i dali się złapać. Powiem tak, diabeł udaje się złapać wielu chrześcijan na cudzołuż, cudzołóstwo i cudzołożne związki. Ale to, co dzisiaj Wojtek powiedział, przy mierze jest nienaruszalne. Między mężem i żoną. Tym ludziom się wydaje, że mogą robić, co uważają, ale to nie jest prawda i Bóg nie pozwoli się z siebie naśmiewać. Przyszedł sąd Boży na lud Izraela, ale znalazł się ktoś mądry, który zabił tego księcia i tą księżniczkę mediańską. I ustał gniew Pana. Kochani, czytajmy Stary Testament. Powiesz, no ale tam jest tyle krwi. Nie, 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 czytaj i zobaczysz chwałę, świętość, sprawiedliwość Boga. To jest niesamowite, kiedy widzisz, jak święty jest Bóg, który nie pozwoli się z siebie naśmiewać. Nie pozwoli lekceważyć Jego słowa. Chciałbym zbliżyć się szybciutko do końca. Pancerz sprawiedliwości, Chrystus jest Twoją i moją sprawiedliwością. Nie pokładaj ufności w sobie, w swoich uczynkach, chociaż one są ważne. Do nich jesteśmy przeznaczeni, ale usprawiedliwieni jesteśmy przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Nie ma żadnego innego usprawiedliwienia, w żaden inny sposób, ale przez naszą zaufanie złożonej ofierze przez krew Jezusa. Weź obuwie gotowości głoszenia Ewangelii. Jak ja to rozumiem, po prostu zacznij świadczyć, zacznij mówić o Chrystusie. Bo kiedy chcesz świadczyć, to znaczy, że musisz się zbliżyć do Boga, musisz mieć z Nim bliską społeczność, żeby mieć odwagę i, i wiedzieć, co powiedzieć. Zacznij to robić. Zacznij to robić. Bo masz mieć obuwie. Powiesz, ja już tyle się naświadczyłem. A to jest mowa, że mamy być ciągle gotowi, aby dawać świadectwo. Weź tarczę wiary. Czyli zaufania Bogu. Pośród największych zamętów, niebezpieczeństw, po prostu usiądź, stań przed Bogiem, powiedz: Boże, to wszystko mnie przerasta, ale Ty jesteś ponad tym, a ja jestem bezpieczny w Tobie. Weźcie tarczę wiary i zgasicie wszystkie diabelskie pociski, strzały złego. Przez wiarę sprawisz, że diabeł będzie chciał wzbudzić strach, niepewność, poprowadzić się w zup, ale ty masz wiarę, w Boże Słowo, Bożą ochronę i Bóg będzie ciebie ochraniał, bo tak obiecał. Daniela, Hioba, innych. Przybica nadziei i zbawienia. To, co też dzisiaj w modlitwie mówiliśmy, słyszeć. Miejmy żywą nadzieję na życie wieczne. Nie jej ze swojego serca myśli, panie, ja mam nadzieję, że będę z tobą na wieki. Miej ubrany ten hełm nadziei i zbawienia, tą przybicę nadziei i zbawienia. Cała zbroja musi i weźmieć ducha, którym jest słowo. I kończąc, tu jest taka ciekawa rzecz. Tam jest użyte słowo Rema, nie Logos. Logos. Całe pismo jest natchnione, i tam na początku było słowo, to jest to Logos. Wszystko. Wiadomo, że całe pismo jest natchnione, całe pismo mamy doświadczać, ale kiedy użyte jest słowo Rema, to możemy powiedzieć, że to Logos przemówiło do ciebie bardzo osobiście. Tam jest to słowo, weźcie miecz ducha, tak? Po co? Tam jest napisane. Bliź do Efezjan, jak to. Weźcie miecz ducha, którym jest słowo Boże. Ja myślę, że miecz ducha jest tym takim do natarcia, do ataku, do sprzeciwienia się diabłu. Jezus używał miecza ducha. Ale zwróćcie uwagę, to używanie miecza ducha, to jest to słowo Boże, ty musisz mu ufać. Rema polega, że to słowo. Zrozumiałeś, ono ciebie dotknęło, zaczęło żyć w tobie, nie jest gdzieś z boku twojego życia, ale stało się częścią twojego życia. Stąd masz wiarę, stąd masz odwagę, stąd masz świadomość, że kiedy diabeł przychodzi i mówi coś, ale tym mieczem ducha dajesz mu odpór, tak jak Jezus. I on wie, że to nie jest na takiej zasadzie, że ty używasz miecza, ale i tak nie wierzysz temu słowu, ale masz go. Używać z pełną wiarą i ufnością, przekonaniem, że tak właśnie jest, jak mówi Bóg w swoim świętym słowie. Wtedy to logo staje się rema, część dla nas osobistym, co przeżywamy, czego doświadczamy w naszym, w naszym życiu. Niech nas Bóg błogosławi. Powstańmy. Radianusz dalej poprowadzi na bożeństwo.